Marek i Edek rankiem wybrali się do zaprzyjaźnionego warsztatu samochodowego. Naprawa rupiecia się nie powiodła, ale wizyta przyniosła pokaźną partię złomu oraz uszkodzony automat do gry. Marek natychmiast wydzwonił potencjalnego kupca, znajomego kolekcjonera takich automatów, i liczy na fortunę. Ile to ma kosztować? Z 1000. Zwariowałeś za tą maszynę? Negocjacje trwają i nie należą do łatwych. Na ile? 200. Nie! Maciuś, dawaj 4 paczki i zawija i bierz ją. Jak nie, to ją ładuję na samochód. Trochę będzie w robocie, trzeba w nią sadzić. Dobry tydzień będzie naprawiona. Jak nie, to zaryzykuję na wyżej. Co, zabieramy? Stoi. Dawaj. No, mówiłem siłemu, kasa w kieszeni i o to chodzi. Tym chyba nie zabierzecie. To ja zostawię ją tu na złomocu u chłopaków, tylko ją macie odebrać od nią. Jak nie, ona wyląduje na świecie. No nie, zabierzemy ją. Ernest, wagowy złomowiska na Kolejowej, zna Marka doskonale. Złomiarz nie raz i nie dwa zrzucał tutaj złom. Dasz radę, Marek? Dam! Ty, krzykacz! A co ty tu targasz za szafę mi? Cicho, kupi maszynę. Bez kasy, już kasę oczyściłem. Tu jest chłopaczyna, zobacz, kupi ją. Przyjedźcie po nią. Przyjedziemy. Dobra, ja idę ważyć samochód. Co tam, Marek, masz? Gruby! Gruby jak ty, takie. A jak? Ile jest? 300. Dobra. To jedź tam, szuć po lewo za koparką, jak grubę mówisz. Dobra. Marek już jest do przodu. Na maszynie zarobił więcej niż przeważnie na zebranym przez cały dzień złomie. Dobra, zwaliłem tam grubę. Dobra, już patrzę. Teraz dosłownie i w przenośni waży się sprawa wypłaty za pozostałe żelastwo. Aż tonę 50 towaru. 556 zł. Dawaj, podpisuję się i dawaj pieniądze. Jedziemy, bo nie ma czasu. Pojedek mi nie domaga. No, 400 za maszynę. No i 5,5 za żelastwo. Dobry dzień. Edziu, ty maszynę znalazłeś, zasłużyłeś na ekstra dniówkę. 300, dobrze będzie? Mareczku, ty masz gest. Ten dzień kończy się bardzo godziwym zarobkiem, a dobry nastrój mąci jedynie układ trawienny Edka. Mina kierowcy mówi jedno, chętnie oddałby wszystkie pieniądze za wizytę w toalecie.